Co to znaczy szczęśliwe miejsce do życia? Miejsce, w którym możemy żyć i rozwijać się. Suwałki, do których nasze dzieci wrócą i będą mogły godnie żyć ze swymi rodzinami. Suwałki to moje rodzinne miasto. Bardzo zależy mi, by zmieniły się na lepsze. Wybór na prezydenta, kandydata Prawa i Sprawiedliwości gwarantuje Państwu udział w dobrej zmianie. To była jubileuszowa, 15. edycja Międzynarodowych Animacji Teatralnych. Dom Pomocy Społecznej Kalina oraz Stowarzyszenie Przyjaciół DPS Kalina organizują je, zapraszając do udziału amatorskie zespoły teatralne z podobnych placówek działających w kraju i za granicą. To pierwotnie miała być zabawa w teatr, mówi Barbara Burba, dyrektor DPS Kalina. Nigdy to nie będzie sztuka teatralna. Nigdy to nie będzie sztuka teatralna, bo gdybyśmy tak chcieli tutaj wszystko jak gdyby zmieścić w kanonach prawdziwej sztuki, daleko to by naprawdę odbiegało. Ale cały czas przyświecała nam jedna idea, że my bawimy się w teatr. I taka myśl, bawimy się w teatr, to fajna zabawa, bo można tu kogoś innego udawać. Bawimy się w teatr zabawem dziecięcym, ponieważ przez chwilę można być całkiem kimś innym. Tegoroczna animacja otworzyła suwalska placówka, prezentując zabawny skecz instruktażowy o tym, jak zdobyć serce pięknej damy. Brawo. Zabierzemy? To możemy! Zakończony wspólną zabawą i tańcami w przestrzeni sceny. Podopieczni domów pomocy społecznej i warsztatów terapii zajęciowej bardzo chętnie uczestniczą zarówno w przygotowywaniu prezentacji, jak i w samym przeglądzie. Jedną z form takich terapeutycznych jest drama, psychodrama, teatr i to właśnie to, co dzisiaj widzimy na tej scenie, jest jak gdyby odzwierciedleniem codziennej pracy, czyli tych wszystkich zajęć terapeutycznych, które powiedzmy są prowadzone w pracowniach terapeutycznych, w placówkach. Praca nad prezentacją, występ przed publicznością ma też jeszcze jeden niezwykle istotny walor. Człowiek przynajmniej przez parę minut, będąc na scenie, zapomina, że ma 70 lat, bo proszę zobaczyć, występują to osoby, które grają rolę, powiedzmy, kopciuszka, czy grają rolę osoby bardzo młodej, więc na chwilę wcielenie się w swoją postać daje im taką możliwość odskoczni od codziennych problemów, a przede wszystkim od tej niepełnosprawności. Animacje są ważnym wydarzeniem w życiu aktorów, amatorów. Pani Ewa ma już w swoim dorobku aktorskim wiele takich występów. Będę szczera, że 15 razy nie byłam tu, bo byłam chora i jeden rok chyba opuściłam. Także pewnie będzie 14 to, ale też chyba dużo, prawda? Nie umijam, cały czas chcę być tutaj, uczestniczyć w tym. Na widowni aktorów oklaskiwał również prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. I na oklaskach się nie skończyło, bo aktorzy z Kaliny porwali go na scenę. To fajna taka integracyjna impreza, spotkanie, bardzo aktorzy zaangażowani w swoje role. No i dobrze, że jest taka forma właśnie spędzenia czasu wolnego tych osób, bo one potrzebują właśnie spotkań ze sobą i te biegi integracyjne, które są organizowane przez DPS Kalina i te animacje coś dobrego wnoszą właśnie do życia osób niepełnosprawnych. Tych osób niepełnosprawnych, tych osób, które wymagają troski, opieki z naszej strony, jest coraz więcej i tylko właśnie należy wspierać tego typu przedsięwzięcia. W tegorocznych animacjach zaprezentowało się aż 15 grup teatralnych. Białystok, okolice Białegostoku, następnie Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, czyli praktycznie region północno-wschodni, to są domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej. Oraz mamy dwa zespoły z Litwy, to jest Mariampol i Kowno. Będą mieli za zadanie ubiegać się. Kochanko! Ja Cię kocham nad życie, na wszystkie siły, tu i tam i w głębi mogiły. Mogiły. I ja jest adwokat.
Mam sercu krawoc, byt zapewniony, a w biurku miliony! Ona czuje we mnie pieniądz, wystroiła się jak pieniądz. Taka kobieta to tylko do opery i baletu się nadaje.